Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Słowa Bożego. Dzisiaj temat bardzo niezwykły, doniosły, a brzmi on Bóg, święty i sprawiedliwy. Zapraszam. Witam raz jeszcze po tej sympatycznej czołówce. Ja nazywam się Marek, a ze mną tutaj w studio są Julek, jest Daniel i Stanisław. Razem będziemy mieli przywilej otworzyć Słowo Boże, studiować, poznawać charakter naszego Boga, niezwykłą Księgę Starego Testamentu i jak to zawsze czynimy, rozpoczniemy od modlitwy. Stanisławie, poproszę Ciebie. Pełen łaski, miłości i dobroci Boże, pragniemy podziękować za tą świętą księgę, słowo Boże, które pokazuje nam, jaka jest droga zbawienia, droga, która prowadzi do Ciebie i pozwala lepiej poznać naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Pierwsze pytanie. Dzisiaj będzie dużo pytań. Na tym polega moja rola, żeby dobre pytania zadać, a wasza, żeby udzielić dobrych odpowiedzi. Pytania będą miały nas doprowadzić do dobrych wniosków na końcu. Jak wierzę, jak dobrze zaczęliśmy, tak właśnie dobrze z Bożą Pomocą skończymy. Pytanie: Jaką rolę pełnili prorocy? Prorocy byli takimi wysłannikami Pana Boga można by rzec byli takimi posłami w pewnym sensie występującymi w Jego imieniu to taka chyba najprostsza definicja mhm. tak prorocy byli ludźmi których Pan powołał którzy w jakiś sposób pośredniczyli między Bogiem i człowiekiem w przekazywaniu myśli Bożej Przekazywaniu tego, co Bóg chce oznajmić człowiekowi. A dlaczego Pan Bóg tak osobiście nie mógł do każdego człowieka przemówić? Dzisiaj przecież nauczamy, że Pan Bóg mówi do każdego. To dlaczego potrzebni pośrednicy? Osobiście mamy jakieś uprzedzenia, prawda, do pośredników i w handlu i w różnych sprawach czy w religijnych też możemy mieć. Dlaczego pośrednik? Dlaczego Pan Bóg nie mówił wprost do wszystkich? Dlatego, że nie mógł. Właśnie dlatego, że nie mógł. I zawsze nam podaje, że grzech rozdzielił nas od Boga, także nie widzimy Jego twarzy. I dlatego to poselstwo od Pana Boga nie mogło dotrzeć do tych ludzi, i Bóg wtedy wybierał swojego człowieka, który był Mu posłuszny i dawał Mu to słowo, które mógł przeka właśnie przekazać ludowi. Tak właśnie ksiąga Joela, którą myślę, będziemy się dzisiaj skupiać, zaczyna się tym. Słowo Pańskie, które stało się do Joela. Mhm. Więc to oni byli prorocy, byli tymi ludźmi, którzy otrzymywali te słowo od Boga i mówili pozostałym ludziom. Czyli tutaj to pośrednictwo było niezbędne, dlatego że samą materią był człowiek, do którego informacja nie dochodziła pomimo Bożych prób. Tak. Dobrze. Dobrze. Um, faktycznie dzisiaj Księga Joela będzie naszą mhm. rozwagą. I ona znajduje się w grupie takich ksiąg, albo też proroków, których określamy, jako proroków mniejszych. Dlaczego? Czy. Prorok Joel, czy prorok Joel jest mniejszym prorokiem? Na pewno nie chodzi tutaj o wzrost. Na pewno też nie chodzi o jakąś wagę typu. Że większą rolę ktoś odgrywał. albo czy mniejszą. mniejszą, tak? Tak. Raczej są to prorocy mali. Nazywamy prorokami małymi te poselstwa, które są krótsze w swej treści. Dobrze, czyli tutaj nie musimy się obawiać, że jest jakaś gorsza jakość albo gorszy prorok, tylko jest to takie ogólne określenie tych krótszych ksiąg. Jeśli można dodać. Nie ma znaczenia, czy dana treść jest dość długa, czy może krótsza. Wszystkie treści biblijne pisane były pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest to poselstwo Boże. No, sprawdzimy. Dzisiaj mamy trzy rozdziały księgi Joela. Ile tam możemy znaleźć? Tak, mamy proroka Joela. Czy jego imię miało jakieś znaczenie, jakieś przesłanie? No, ogólnie imiona. E... Zawsze miały e, bardzo szczególne znaczenie. I jak wiemy, e, każdy z nas, e, jak Pan Jezus powróci, też otrzyma nowe imiona, także coś z tymi imionami musi być. I tak samo jak w przypadku e, księgi Ozeasza e, oznaczało imię, e, coś konkretnego, tak samo i w przypadku Joela. E, no właśnie, teraz ma, co? Na, Jesteś na dobrym tropie. Znaczenie. No prowadzą tutaj także kolegów. Kolegów. Jahwe jest mym Bogiem. Tak. Te dwa pierwsze, dwie pierwsze litery Jo to od imienia Jachwe, a El to Bóg. Jahwe jest Bogiem. Hmm. Bardzo prosty przekaz. Dobre imię dla proroka. Dobrze. A dlaczego prorok Joel został powołany? Czy była jakaś konkretna okazja, powód? Coś się działo w kraju? Jaka, jaka informacja do przekazania? Pan Bóg zawsze powoływał proroków w konkretnym celu. Gdyby naród izraelski, a w ogóle człowiek, okazywał panu Bogu we wszystkim posłuszeństwo, mhm. nie byłoby problemu. To jak było w historii Joela? Dlaczego pan Bóg go powołał? Był problem? Był. Był. Był problem. Zresztą, czy można, można znaleźć taką chwilę w historii świata, narodu wybranego, naszego życia, kiedy nie ma problemów? No dobrze, ale jaki był problem w tej historii Joela? A sama księga no, mówi o tym, że w tym czasie Izrael był dotknięty klęską nieurodzaju, że była plaga szarańczy. Także e, plony były do tego stopnia zniszczone, że nie byli już w stanie nawet. Tej codziennej służby świątynnej właściwie sprawowały, bo nie mieli um, zboża i oliwy na ofiary z pokarmów. Hmm. No tak, ale co, ale co było powodem, że miały te wszystkie plagi się pojawić? Czy coś z ludźmi było nie tak? Może jakiś innych bogów chwalili albo jakiś. Jak, czy byli nieposłuszni? Co się działo? Bardzo tutaj sięgnąć do ksiąg Starego Testamentu. W jednej z ksiąg. W księgach mojżeszowych czytamy o Bożych błogosławieństwach i przekleństwach. Boże błogosławieństwa w takim przypadku, kiedy człowiek szedł prostą drogą. Zgadza Bożą. się. Ja przepraszam, że przerwę. Wracając cały czas do księgi Joela. Co było nie tak z ludem wybranym, z Izraelem, że Pan Bóg posłał proroka Joela? Czy znajdziemy powód w tej, w tej księdze? Odstępstwo, Odstępstwo, nieposłuszeństwo. Tak, zupełnie ogólnie. To jest bardzo ciekawe, że trudno jest w tej księdze wskazać jeden konkretny fragment, który mówi, na przykład, chodziliście na wzgórza i składaliście ofiary innym bogom. Prawda? W wielu takich poselstwach proroków przeczytamy dokładnie, co naród robił. A tym razem, co ciekawe, prorok nie zwraca się do tych szczegółów, nie wytyka kogoś palcem. Ale swoją uwagę koncentruje na rozwiązaniu problemu. Tak, dlatego też to poselstwo, które Bóg przekazuje przez Joela, ma wymiar uniwersalny, bo nie dotyczy jakiegoś konkretnego przypadku, ale dotyczyć może nawet współczesnego człowieka. To poselstwo, które Bóg skierował przez Joela, ma na tyle. Wymiar uniwersalny, jak wspomniałem, że dotyczy ono również i nas. Czyli jest pewien schemat. Pan Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem, z narodem, ze mną, z tobą. Jest dobrze, ale za chwilę gdzieś te nasze drogi zaczynają się gubić. Wtedy Pan Bóg wysyła kogoś, albo w jakiś sposób próbuje nam przekazać informację. Człowieku, coś jest nie tak. Uważaj, nawróć się, wracaj. Tutaj, w przypadku naszej historii, księgi, którą dzisiaj badamy, pojawia się bardzo konkretna przestroga. I tutaj mam kilka tekstów, które chciałbym prosić o przeczytanie. Może Danielu, dla Ciebie. Z pierwszego rozdziału, najpierw czwarty, a później szósty i siódmy tekst. Co zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza. A co pozostało po szarańczy, pożarł konik polny. A co zostało po koniku polnym, pożarła larwa. Gdyż moją ziemię nadszedł lud mocny i niezliczony. Jego zęby są jak zęby lwa, jego uzębienie jak uzębienie lwicy. Spustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie skory i zostawił tak, że zbielały jako jego gałęzie. To jest wizja proroka. Prorok zobaczył, co Pan Bóg mu pokazał, co czeka naród w przyszłości, jeżeli, jeżeli się nie zmieni. Czy przeraża Was szarańcza? Gdyby dzisiaj powiedziano. Plaga szarańczy nadciągnie. Byłoby to dla was przerażające? Sprawiłoby, iż pomyśleiłyście, może coś jest nie tak w moich relacjach z Panem Bogiem. Szarańcza przeraża Was? Może w naszym kraju jest to niespotykane, tak jak gdzieś na wschodzie, gdzie szarańcza dość często atakowała plony i niszczyła to, co człowiek posiał. Także. Nie mógł później zebrać zgodnie z założeniami, ale mamy może inne tragedie, inne problemy, które można by porównać do plagi szarańczy, które dotykają może w naszej szerokości geograficznej. Czy to znaczy, że Pan Bóg, tak jak kiedyś posługiwał się szarańczą, która przerażała tamte ludy, dzisiaj posługuje się innymi tragediami, żeby nam coś przekazać? Można byłoby to tak zinterpretować, że faktycznie za każdym razem, kiedy przytrafiają się jakieś problemy czy tragedie, warto byłoby się zastanowić i często tak chyba jest, że się zastanawiamy, w jakim miejscu jestem, nie? co w takim razie poszło nie tak. No chyba każdy z nas zdawał w życiu kiedyś jakiś egzamin i kiedy okazało się, że no niestety ten egzamin mu się nie powiódł, no to od razu taka myśl, co zrobiłem nie tak? Mhm. Czemu inaczej mielibyśmy interpretować zajadnienia duchowe, jeżeli widzimy, że gdzieś nad, nadciągnęła ta plaga szarańczy? Warto zastanowić się i przebadać. No dobrze, to, czyli w życiu powiedzmy człowieka, który próbuje sobie poukładać życie osobiste z Panem Bogiem i, i nagle zauważa, że, że same jakieś niepowodzenia, może jakaś choroba, czy to jakiś znak od Boga? Może jakieś niepowodzenie w Jego pracy, znak od Boga? Bo tutaj Joel mówi: jak przyjdzie szarańcza, przyjdą nieszczęścia, to wiedzcie, że to Pan Bóg na was zesłał, bo nieposłuszni jesteście. Co, co z naszym życiem i z tymi różnymi historiami, tymi trudnymi? Czy to jakiś głos Boży? W naszym życiu chcielibyśmy wszystko widzieć, że pomyślnie się układa, wszystko gładko, pięknie, a nie zawsze tak jest. I gdy trafia się w naszym życiu nie tak, jak gdybyśmy chcieli, zaczynamy się zastanawiać dlaczego. Czasem, gdy w naszym życiu wszystko układa się tak pomyślnie, pięknie, ładnie, może przypisujemy sobie naszym jakimś zasługom. No tak, ale jak nie pomyślnie, to, to kim jest wtedy dla nas Pan Bóg? Wtedy myślimy, zastanawiamy się, dlaczego. Dla człowieka, który nie sięgnie do Słowa Bożego, może trudno zna znaleźć odpowiedź, ale gdy czytamy Słowo Boże, odpowiedź znajdujemy. No to jaka, Lepiej poznajemy jaka jest, jaka Boga. Czy to Pan Bóg jest tym, który yy, przez nieszczęścia próbuje nami począsnąć? Ja myślę, że. <laughs> Nie wiem, czy skłoniłbym się, że Pan Bóg stoi za wszystkimi nieszczęściami. Raczej byłbym daleki od takiej interpretacji. Bardziej bym skłaniał się do wniosku, że Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy. No, no to pewnie zabrzmie tak troszeczkę bardzo ogólnikowo, ale no przede wszystkim z tej prostej przyczyny, że zna koniec już na początku. I jakby odnosząc to teraz bezpośrednio do naszego życia. No Pan Bóg wie, jakie wydarzenia mogą nas od Niego w przyszłości odciągnąć bądź do Niego jeszcze bardziej zbliżyć. Oczywiście, no, w sytuacji jakby bezpośredniego kontaktu z tą naszą własną szarańczą, trudno jest nam od razu znaleźć jakąś odpowiedź. I nie ma nic złego w zadawaniu pytań. Ale w takiej sytuacji warto być ostrożnym i, i czasami nie zadawać ich zbyt długo, dlatego że czasami pozostając w takiej... W takiej Czyli nie wszystko da się wyjaśnić, tak? Nie wszystko da się wyjaśnić i, i też pozostawanie jakby dalej w, w obrębie tego znaku zapytania powoduje, że też zamykamy jakby troszeczkę nasz obraz tej przyszłości i może... Wtedy, kiedy zaczynamy pytać, kiedy reflektujemy się nad swoim życiem po doświadczeniach, to jest idealny moment do tego, żeby spojrzeć troszkę w przyszłość, nie? zastanowić się nad tym, co Pan Bóg nam obiecał, no bo jeżeli obiecał nam, że pewnych rzeczy kiedyś nie będzie, no to takich obietnic powinniśmy się chwycić i trzymać się ich mocno w takich momentach. To się tak mówi, ale no. W czasach takiego studium i takiego pokoju, jaki mamy, te obietnice są tym, co gdzieś na kartach naszych serc powinno być mocno wryte. No, właśnie w trudnych sytuacjach to się wszystko się weryfikuje. Łapać. Tak, bo nasze zaufanie, to nasza znajomość Boga wtedy wypływa. Ja bym powiedział tak od siebie, odpowiadając może po trochu na, na swoje pytanie. Kiedy przychodzą takie trudne chwile, one zaskakują nas w różnych momentach. Czasem zaskakują nas w momencie, kiedy jesteśmy blisko Boga, a czasem, kiedy jest problem z naszą relacją. Mhm. I kiedy jest problem z relacją, przynajmniej na mnie tak to działa, że naprawdę przyprowadza mnie to z powrotem. A kiedy jest dobrze, a przychodzą jakieś takie momenty trudne w życiu, jakieś niezrozumiałe, bez odpowiedzi, to ja się osobiście cieszę. Ja cieszę się, Panie Boże, jestem z Tobą. Cokolwiek się stało, Gdziekolwiek się zepsuł samochód, i tak dalej. Żaden problem. Im bliżej Boga jestem, tak to u mnie działa, to wszystkie problemy są mniejsze. Hmm. Jeśli można dodać, wiemy, że Bóg jest Bogiem miłości. Ja się cieszę, że Bóg takim jest. Ale Bóg też jest Bogiem sprawiedliwym, Bogiem sądu. Często powtarzamy ten tekst biblijny, że Bóg jest. Miłością. Ale nie zapominajmy też, że Bóg jest ogniem trawiącym. Mhm. I taki tekst w Piśmie Świętym jest. Jest, jest. Nigdzie w kaplicach, w domach modlitwy takiego napisu nie widziałem, żeby ktoś dał napis Bóg jest ogniem trawiącym. Ale czasem, gdy tak dużo mówimy o miłości Bożej, zapominamy o tym, że przecież Ludzkość czeka sąd ostateczny. Wiemy też, że nie wszyscy będą zbawieni. Chociaż Bóg chciałby zbawić wszystkich. Dla mnie osobiście, gdy czytam Słowo Boże i czytam o tych różnych plagach, które spadały na ludzkość chociażby potop, to Bóg jest i tym Bogiem czasem karzącym. Oczywiście Bóg jest długo cierpliwy. Może aż nadto cierpliwy podat nasze ludzkie zrozumienie. Bóg jest Bogiem miłości, ale gdy przekroczony jest ten próg cierpliwości Bożej, może właśnie wtedy zaczynają się sądy. Dla mnie osobiście ma wielkie znaczenie tym bardziej, że być może jestem w jakimś tej starszy. Wiem, że nie wiem, kiedy ta nić życia mojego się zakończy, ale wiem, że muszę być przygotowany. O to bez, bez względu na wiek, to jest tak, każdy z nas. nasza, nasza gotowość każdego dnia. Ale mówiąc o tej sprawiedliwości i tej karzącej ręce Pana Boga, może takie, takie pytanie. Staramy się dotknąć czasem trudnych sfer. Nieraz nie spotykamy się z osobami, które mają wątpliwości co do tej Bożej sprawiedliwości. No, na przykład taka historia: tej mieliśmy szarańcze, w naszym świecie inne jakieś nieszczęścia tutaj część ziemi, tutaj tsunami tu jeszcze coś cierpi nagle bardzo dużo ludzi, tysiące. Jedni byli naprawdę wielkimi grzesznikami, ale niektórzy jeszcze nawet nie zdążyli nagrzeszyć może jakieś małe dzieci. I jak w tym zobaczyć Bożą rękę, która próbuje człowieka w jakiś sposób no, tak lekko począsnąć, do pionu przyprowadzić. Ja naprawdę odbieram Boga jako Boga miłości. Ja mam gdzieś swoją odpowiedź na, na to pytanie, które teraz zadaję, ale bardzo, bardzo często spotykam się właśnie z takim zarzutem. Jak to możliwe? Czy Pan Bóg każe te małe dzieci i tych, tych małych grzeszników? Słowo Boże mówi, że z powodu. Upadku człowieka, jego grzechu, całe stworzenie boleje, aż dotąd cierpią dorośli, cierpią dzieci, cały świat cierpi, nawet te biedne zwierzęta, które nic nie zawiniły przecież. No tak, ale y, mówimy o cierpieniu na przykład jakichś y, małych dzieci, które nie zasłużyły sobie na to cierpienie. Ja rozumiem, kiedy ktoś zawinił, to bierzemy takiego grzesznika na bok, dajemy mu klapsa, ale dlaczego y, karać od razu całą, całe miasto, cały naród? Dlatego, że, że ktoś tam nagrzeszył? Czy, czy y, powiemy, że taki rodzic, który zlał wszystkie dzieci, dlatego, że jeden nabroił, to jest dobry rodzic? Może, jeśli można odpowiedzieć. Czytamy w Biblii, gdy Herod nakazał pozabijać dzieci w Jerozolimie w wieku do lat dwóch. Oczywiście te dzieci nic nikomu nie zawiniły. To były niemowlęta. Są pewne sprawy w naszym życiu, których do końca nie rozumiemy, dlaczego Bóg wybiera dla nas taką drogę, a nie inną. Na tym polega nasze zaufanie do Niego, że On to wszystko dobrze uczyni. Ja przede wszystkim, patrząc na ten temat, rozumiem to w ten sposób, że dla Pana Boga ten czas naszego życia, który nie nas się tak dłuży, jest, jest nieskończenie długi, a tysiące lat istnienia tej planety i tego całego nieszczęścia, grzechu i śmierci, to dla nas to już w ogóle jest cała historia. A dla Pana Boga to jest taka. Taka mała kropla, nawet, nawet kropla jest tutaj dość duża w tej skali wieczności, kiedy Pan Bóg patrzy na to i mówi: To jest jedna chwila, i ci wszyscy, którzy są moi, którzy są zbawieni, których ja zbawiłem, którzy będą w moim królestwie, docenią to, jaka wielka różnica jest pomiędzy tą planetą grzechu, śmierci, cierpienia, a moim królestwem, tym niezwykłym i cudownym. I Joel, które się pojawia. Jest też takim drogowskazem do lekarza. Mówi: Słuchaj, człowieku, nadchodzi nieszczęście, dlatego że sami sobie sprowadziliście to wszystko. To, to jest konsekwencja waszego życia. No i teraz jakby zmierzamy do, do rozwiązania problemu, bo problemy w życiu każdego człowieka są, naszym również. Ale Joel i jego poselstwo jest aktualne, tak dla tamtych ludzi, jak i dla nas. Do czego tutaj nawołuje prorok? Co dla Was było takim szczególnym? Które słowa proroka? Gdy prorok Jole, Joel wzywa do pokuty. Mhm. Aby, Spróbujmy coś znaleźć w tekście. Aby zmienić coś w swym życiu. No, chociażby drugi rozdział księgi Joela mówi o tym. Chociażby wiersz trzynasty. Albo dwunasty też? Tak. 14, Jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym sercem swoim. W poście płaczu i narzekaniu rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, a nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Hmm. Czy takie inicjatywy... Takiego nawrócenia się, takiego postu, jak tutaj była mowa, takiego wołania, tam nocą nawet było takie wyrażenie. Czy, czy to dzisiaj spotykać się z uznaniem, z akceptacją? Gdybyśmy taki post ogłosili, może nocne czuwanie z modlitwą, ile ludzi by przyszło do kościoła, czy my bylibyśmy chętni, żeby przyjść? Nie jestem prorokiem i nie potrafię powiedzieć, ile ludzi by przyszło. Ale warto czytać, dobrze jest czytać Słowo Boże i mówić o tym, co Bóg, ma, co Bóg ma nam do powiedzenia. Może właśnie te słowa, które właśnie są przedmiotem studium tego tygodnia, może pomogą nam lepiej zrozumieć, jakie zamiary ma Bóg względem nas. Ale tak przy okazji przypomina mi się, Pewne bardzo mądre powiedzenie, które usłyszałem od pewnej chrześcijanki. Zapewne słyszeliście, jak czasem ludzie mówią, że panu Bogu to się starość nie udała. Słyszeliście coś takiego? Ona powiedziała tak, to nieprawda. Trzeba mówić, że pan Bóg nie planował nam starości. I to powiedzenie mi się tak bardzo. Dlatego wiele spodobało. tych nieszczęść, które na nas spadają, to nie są Boże plany, tylko konsekwencje naszych złych wyborów, naszego życia. Tak, dokładnie. Y tak, tak. y y Julek, mam prośbę. Tekst, y trzeci rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Przeczytasz dla nas? Oczywiście. A potem wyleją mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także nasługi i służebnice wyleją w onych dniach mojego ducha. To jedne z najbardziej znanych tekstów z Księgi Joela. Zostały przywołane również w Księdze dzieł Apostolskich, kiedy Duch Święty został wylany jako właśnie spełnienie tych słów. Co Wy rozumiecie właśnie przez, przez tą zapowiedź proroczą? Co dla Was znaczy wylanie Ducha Świętego? To bardzo. E... Że tak powiem, potrzebna rzecz Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego byśmy nie byli w stanie pojąć czy zrozumieć wielu wspaniałych prawd. Także... Albo nawet nic byśmy nie byli w stanie. No, zrozumieć. dokładnie, dokładnie. Tutaj mówi, mówimy, czytamy o widzeniu. No, o widzeniach, które będą mieli także i starsi, i młodzieńcy. Także no nawet teraz, kiedy otwieramy Słowo Boże, to pierwszą rzeczą, jaką robimy, to zawsze się modlimy o Ducha Świętego. Także zapowiedź Jego wylania jest no, dla nas bardzo ważna. I wiemy, studiując Pismo Święte i studiując też Nowy Testament, wiemy, że nadchodzi taki czas takiego, takiego szczególnego wylania Ducha Świętego. Jesteśmy niemalże u progu. Tak. Miał być tak jak właśnie z księgi Joela, tam też są te fragmenty. Miał być deszcz jesienny i deszcz wiosenny. Deszcz jesienny był po zbiorach, przygotowywał mhm. gleby, a deszcz wiosenny to był ten, który dawał wzrost. I to nie tak jak u nas, że dopiero pod koniec lata są żniwa, tam żniwa mogły być już właśnie po tym deszczu wiosennym. A co było warunkiem wylania ducha świętego. Tak w czasach Joela, w czasach. Nowego Testamentu, Młodego Kościoła i w naszych czasach. Tutaj ta księga, ja tak może trochę naprowadzę. Tak, jest, jest lud, który ma problem, a Joel mówi, może na was spłynąć szczególne błogosławieństwo, o ile... Tak, tak. Będziecie jednomyślni. Mamy trochę Naprawdę? podpowiedź. Zaczęliśmy w tym wersecie, który przed chwilą czytaliśmy. Zaczyna się od tego, a potem wyleje ducha. Tak. A czy, tak. to patrzmy, co jest wcześniej. A wcześniej mhm. jest trąbcie, ogłoście post... Tak jest. Pokutujcie. Pokutu... Nawróćcie no się na Pana. Przyjdźcie w wyleje ducha. Bardzo dobrze. Jeśli można jeszcze dodać dotyczące, sprawa dotycząca wylania Ducha Świętego. Duch Święty zawsze działał w przeszłości, działa i dzisiaj, ale tutaj chodzi o jakieś takie bardziej szczególne, spektakularne yy, działanie Ducha Świętego, które ma na celu wzmocnić lud Boży i przygotować go, może nie tyle przygotować, ale dać możliwość działania misyjnego. I, I, nawet, i... nawet pomimo wszystko, dlatego że tak jak w księdze Joela, lud nie był doskonały. Czy kościół... Uh, apostolski był doskonały, często tak mm. go określamy, a tam o każdym apostole mielibyśmy przynajmniej kilka słów, pewnych zastrzeżeń, prawda? Pewnie. A jednak na takich ludzi, którzy otworzyli swoje serca przed Bogiem, Pan Bóg był gotów wylać takie błogosławieństwo. Więc jest szansa również dla nas. Nawet jeżeli, nawet jeżeli y, czujemy braki przed Bogiem, a tak jak, tak jak Julek powiedział, ta skrucha, Nasza pokora, takie przyjście do Boga, jest tutaj tym, co poprzedza dla Ducha Świętego. Dobrze, przeczytajmy jeszcze wiersze od trzeciego do piątego. Danielu, może Cię poproszę. Cały czas w trzecim rozdziale jesteśmy. I ukaże znaki na niebie i na ziemi: krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie w. Wzywał imienia Pana, będzie wybawione, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan? Tak. Wielki i straszny dzień Pana. No jak to? Przecież jako chrześcijanie mówimy, że to najwspanialszy dzień. Więc o jakim tutaj dniu mówi prorok Joal? Czy to ma być jakiś inny ciemny dzień, zanim przyjdzie ten dzień wspaniały? Dla nas to będzie szczególny dzień, dla nas to będzie wspaniały dzień, ale dla tych, którzy od Boga się odwrócili, dla tych, którzy e, nigdy nie traktowali go poważnie i te wszystkie e, pukania do drzwi, które on, e, Pan Bóg próbował otworzyć, oni udawali, że nikogo nie ma. No, przypomną im się i dla nich może to być faktycznie taki straszny dzień Pana. Tak jak wspomniał tutaj Stanisław, Pan Bóg jest Bogiem miłości i to nie podlega absolutnie żadnej, żadnym wątpliwościom. Natomiast jest też Bogiem Sprawiedliwym. Mhm. I dla nas, dla nas ten dzień, dla nas jako ludzi, którzy poszli za Jezusem, to będzie... Wspaniały dzień, kiedy, on, kiedy Pan Jezus powróci z aniołami. To będzie coś niesłychanego. Natomiast e, faktycznie będą... E, Ludzie niezadowoleni. Będzie grupa tych serc, które będą się mocno tego bały. Tak. Takie dwa oblicza e, z tego samego wydarzenia znajdujemy na przykład w Księdze Objawienia. Tam w szóstym rozdziale jest, hmm. są słowa góry, pagórki, padnijcie na no, no, nas, zasług. zakryjcie nas tak. przed obliczem tego, który przychodzi. A w siódmym rozdziale jest całe niezliczone grono tych, którzy stają przed Bożym tronem i, i wielbią Boga i cieszą się, że ten dzień nastąpi. Pytanie, w jakiej grupie my chcemy po prostu być. Nie? To proste jest, proste jest pytanie. Mhm. Chcemy być w tej właściwej grupie. To, to, drogi Marku, chciałbym jeszcze coś dodać, jeśli można, w kontekście tego, o czym mówimy. Bóg nie toleruje grzechu. Nie uznaje żadnego... Kompromisu ze złem. Ale Bóg akceptuje człowieka. Kocha człowieka. I świadczy o tym sam fakt, że posłał Syna swego, aby nas zbawić. Co świadczy o wielkiej miłości Bożej. To nie świadczy, że Bóg będzie akceptował grzech. Ale dzięki temu właśnie jest dla nas ta druga szansa. Dzięki temu człowiek, który jest bez Boga, jak ten naród bez Boga, dostaje wyzwanie człowieku, Przyjdź do mnie, skrusz swoje serce, a ja dam Ci niezwykłe błogosławieństwo. I ten dzień, przed którym wszyscy drżą, będzie dla Ciebie dniem radości. Jeszcze ostatni temat, który chciałem króciutko chociaż poruszyć. W piątym wierszu, który przed chwilą czytaliśmy, słyszeliśmy go, tam jest mowa o wzywaniu imienia Pana. Każdy, kto będzie hmm. wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Co to znaczy wzywać imienia Pana? Czy też byśmy tutaj nawiązując do języka oryginalnego powiedzieli wzywać imienia Jachwę? Czy to znaczy kilka razy dziennie wymawiać imię Boga Jachwę i to zapewni nam w jakiś sposób dodatkowe jakiś bonus w drodze do nieba albo nawet tutaj gwarancję tego, że tam będziemy? Ja bym rozumiał ten tekst bardzo, bardzo tak. Prosto wzywać czy jakoś imienia, to znaczy w pewnym sensie przyznawać się do, e, do tego, kim się jest i kim się jest ta osoba, kogo się wzywa. Jeżeli ja wzywam Pana, to znaczy, że uznaję, że ktoś jest moim panem, tak samo jak wzywamy mamę. Kiedy krzyczymy mamo, kiedy byliśmy dziećmi wołaliśmy Mamo, to znaczy, że przyznawaliśmy hmm. się, albo tato. że jesteśmy, albo tato, że jesteśmy dzieckiem, <noise> naszych rodziców. Tak. Stąd myślę, i tutaj wzywanie imienia Pana. Będzie pewnego rodzaju takim naszym podpisem pod tym, że zaufaliśmy Panu Bogu. Nie? I to jest jakby ta jedna część. Druga część, wzywanie imienia Pana, to także w pewnym sensie mówienie innym o tym, co Pan Bóg dla nas przygotował. Nie? I ci, którzy będą to robić, będą to faktycznie czuli, będą to przeżywali, będą też i wiarygodnymi dla tych, którzy to będą słuchać. A jednocześnie te skruszone serca, które są widoczne, przez hmm. innych, ten duch święty, który działa w odpowiedniej mierze w danym czasie. Wierzymy, że ta miara wkrótce będzie pełna. I to jest świadectwem. To jest tym naszym przyznawaniem się do Boga i również tym, że Bóg się do nas przyznaje. Hmm. I już zupełnie na, na zakończenie ostatnie teksty. Julek, znał Cię poproszę. Trzeci rozdział, 21-22, a później 26. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, także zadrżą niebiosa i ziemia, lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszka na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. I pomszczą ich krew, której dotąd nie pomściłem, a Pan zamieszka na Syjonie. Pan zamieszka na Syjonie. To jest ta niezwykła obietnica, która przyświeca nam w różnych momentach. Właściwie ta cała księga jest historią o tym, że kiedyś Pan Bóg mieszkał z nami, a my z nim. I to jest ta obietnica, którą kończy się ta księga, że Pan Bóg znowu zamieszka z nami. I te trzy rozdziały wnoszą tak wiele, mówią tak wiele o naszym zbawieniu, to tylko dzięki temu, co. Pan Bóg uczynił dla nas, dzięki niezwykłej ofierze Jezusa. To dla nas jest druga szansa i my, chociaż jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, słabymi, powinna nas spotkać kara, tak jak ten naród. Pan Bóg mówi: Jest nadzieja, jest druga szansa, jest Duch Święty, który może spocząć na mnie i na Tobie. I pewnego dnia ta obietnica. Przyjdzie ten dzień, którego nie będziemy musieli się bać. To jest to, na co czekamy. To jest to, co jest pragnieniem naszego serca. Żeby spotkać się z Jezusem, który uczynił tak wiele, który zmienił zupełnie nasze życie, który dał Ducha Świętego, pomimo na to, że nie zasługiwaliśmy na Boże błogosławieństwo, zasługiwaliśmy na Bożą karę. Ale taki Pan Bóg jest niezwykły. I jest to kolejnym moim apelem. Do Was, drodzy widzowie, do Was, koledzy, i do mnie również ten apel, chociaż z moich ust, ale on, on również do mnie trafia. Cały czas, każdego dnia jest kolejny taki moment, kiedy Słowo Boże, taki prorok dzisiejszy, do nas mówi: człowieku, przyjdź do Boga, On ma dla Ciebie niezwykły dar Ducha Świętego, dar opamiętania, dar skruchy, a będziemy w Jego Królestwie. Nie dzięki nam, bo my słabi jesteśmy, chorzy, ale Pan Bóg jest, Dobry, mocny, i on jest tym, który chce zwyciężyć w naszym życiu. On jest tym, który chce nam dać to wszystko. Niech on nam w tym błogosławi, niech nas wzmacnia, przemienia i niech naszą modlitwą będzie modlitwa o Ducha Świętego, o jego wylanie w pełni. Tak jak rozpoczynaliśmy nasze studium modlitwą, tak zakończmy w ten sam sposób, aby Pan Bóg te słowa, nasze decyzje pobłogosławił swoją mocą i żeby Duch Święty mógł być wylany jak najszybciej danielu poproszę ciebie o modlitwę nasz drugi panie tak bardzo chcemy ci podziękować za ten szczególny czas jaki teraz mieliśmy czas w którym otwieraliśmy twoje słowa kiedy rozważaliśmy te wspaniałe nauki ty wiesz panie że jesteśmy na różnym etapie w naszym życiu ale kiedy otwieramy twój list do nas kiedy otwieramy twoje słowa e... To widzimy, Panie, jak Ty bardzo pragniesz, abyśmy do Ciebie wrócili. Ty, Panie, pragniesz dotknąć nas mocą Ducha Świętego i chcesz, Panie, abyśmy byli takimi światełkami, jaśniejącymi na tym, na tym trudnym i czasami naprawdę na złym świecie. Dlatego prosimy Cię teraz, Panie, aby to wszystko, co tutaj przeczytaliśmy, o czym rozmawialiśmy, Wyryło się w naszych sercach tak, abyśmy do tego mogli wracać w tych trudniejszych chwilach. i prosimy Cię Pani o Ducha Świętego. Prosimy Cię Pani, abyś dotykał naszych umysłów naszego języka i naszych serc. Dziękujemy Ci za ten szczególny czas tutaj i prosimy o Twoje błogosławieństwo na ten najbliższy tydzień w Twoim imieniu drogi Jezu, Prosimy o to i dziękujemy. Amen. 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 Mili widzowie, bardzo dziękujemy, że byliście kolejny raz z nami. Wierzymy, że te treści Słowa Bożego zmieniają życie każdego z nas. Na kolejne studium zapraszamy za tydzień. Będziemy studiować Księgę Amosa, a tematem będzie Bóg wszystkich ludów. Bardzo serdecznie zapraszamy.